Proszę, operator, wybrać produkty, którymi mam się umalować. Skąd ci się to teraz wybrać? Proszę, jest tutaj do wyboru. A cała szafa, tak? Cała szafa. Cała szafa plus tutaj są pędzle, gąbki, bazy, podkłady. Tutaj dobra, to miejsce. To losuję, tak? Mogę sobie losować? Tak, proszę sobie losować. Jak będziesz podkładał czegoś, to losujesz sobie też? To już wiesz, no musisz... Nie tak! Siemaneczko, kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywała dla was film pod tytułem Mój mąż wybiera mi kosmetyki, którymi mam się umalować, czyli taki mały challenge. Ale przed tym, zanim wam pokażę to wszystko, to chciałabym wam pokazać boksa, którego mam dla was przygotowanego. Boks wygląda w ten sposób. Przygotowałam dla was takiego boksa. Można go wygrać u mnie, a trzeba tylko zostawić subskrypcję na moim kanale, polajkować ten film i napisać w komentarzu, dlaczego właśnie ty powinieneś dostać ode mnie tego boksa. Po jakimś mniej więcej tygodniu wybiorę sobie osobę, która zostawiła jak najbardziej ciekawy komentarz dla mnie i wyślę mu tego boksa. Więc zachęcam do wzięcia udziału w moim konkursie. A teraz przejdźmy do kosmetyków, które wybrał mi mój mąż. Już został wybrany koszyczek z rzeczami, którymi mam się umalować przez mojego męża, więc przenieśmy się na stół i zobaczmy, co dla mnie wybrał. Czym będę miała zrobić makijaż. A więc to jest koszyczek zapełniony produktami, które wybrał mój mąż do mojego makijażu, który mam wykonać, taki mini challenge. Więc wam teraz pokażę, co wybrał. Pierwszy produkt, który rzuca się w oczy, to czyścik do czyszczenia pędzli. Taki pojemniczek z gąbką. Kolejnie widzę dwa płatki wielorazowego użytku do demakijażu, więc nie wiem, po co one tu są. Następną rzeczą jest opaska do związania włosów. Kolejny produkt, który widzę, jest to kredka do oczu w kolorze takim beżowym. Następnie z Chin jest pomada do brwi. Kolejnym produktem jest liner z L'Oreala w kolorze złotym. Tutaj mam kolejny produkt do brwi z Revolution, taki pisak. Puder od Wibo, banana powder. Jakiś róż, który dostałam jako jakiś gratis z jakimiś kosmetykami. Dużą paletkę od Revolution Pro HD, bardzo dużo kolorów. Kolejna jest paleta rozświetlaczy od Anastazji Beverly Hills Dream. Mamy tutaj jeszcze bazę z Paese, rozświetlającą chyba, z tego co pamiętam. Są dwie gąbeczki, malutka i większa. Pomadka nawilżająca z Sephory. Łaskawie dostałam trzy pędzle. O matko, dostałam pędzel, duży pędzel, no może być on do pudru. Kolejny pędzel, który może być do pudru i może być, nie wiem, spróbujemy może nim rozświetlacz nałożyć. I taki języczkowy pędzel z Hulu. Jeszcze mamy podkład. Akurat z tego podkładu jestem zadowolona. I bronzer całkowicie nie w moim kolorze, ale mamy tutaj jeszcze gąbeczkę razem z bronzerem, więc no zobaczymy. I to wszystkie produkty, które... Proszę, już nic nie ma w koszyczku. To wszystkie produkty, z których mam zrobić makijaż, trochę mało tego, no ale coś podziałamy. Więc teraz zmieńmy kadry i przejdźmy do makijażu. A więc zacznijmy ten makijaż. Użyję sobie mojej opaseczki pierw, żeby odgarnąć sobie włosy. Odgarnęłam sobie włosy, założyłam opaskę i teraz zaczynam od nałożenia bazy. Jest to baza rozświetlająca Paese Artist. Może ją wstrząsnę, bo ona zawsze jest taka... Oczywiście ktoś kopie uszy albo lunę. Nałożę sobie bazę rękoma, bo za dużo tutaj przyrządów nie dostałam. Rzadko jej używam, bo podkład się na niej ślizga. Dobrze, numer 1. Użyty. Będę wkładała do koszyczka, co użyję. Rozsmarowuję palcami po buzi. Jest ona taka delikatna, troszkę jakby silikonowa i bardzo rozświetlająca. Taka satynowa, o, nie silikonowa, tylko satynowa, tak to się nazywa. No dobra, teraz nakładam podkład. Jest to Bourjois Paris Healthy Mix w kolorze pewnie Ivory Rose, ale nie mogę znaleźć, ale tak, Ivory Rose. Wylewam sobie trochę na twarz, biorę gąbeczkę i wklepuję. Korektora też nie dostałam, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Postaram się jak najbardziej mogę, ale to jest bardzo delikatny podkład. Bardziej wyrównuje on kolory skóry niż zakrywa cokolwiek. Ale tak na co dzień bardzo go lubię używać, ponieważ zazwyczaj nie potrzebuję jakiegoś większego krycia. Spróbuję trochę nabudować to krycie w pewnych miejscach. Na przykład tutaj. No niestety tym podkładem za zbytniego krycia nie nabuduję. No dobrze. Powiedzmy, że ten krok mamy zaliczony. Wiem, teraz już rozumiem inwencję twórczą tego czyścika, żebym jednym pędzlem... taki challenge. Jednym pędzlem cały makijaż. Będę używała czyścika, bo będzie mi potrzebny do czyszczenia pędzla, który będę chciała używać kilkukrotnie. Teraz wezmę bronzer. Nie wiem, czemu ta gąbeczka jest w bronzerze. Nie rozumiem tej inwencji twórczej. Jak można bronzer nakładać gąbeczką? Dobrze, obrócę ten czyścik w drugą stronę. Pędzlem zazwyczaj nakładam puder. I teraz się zastanawiam, jak to zrobić. Może jednak spróbuję tą gąbeczką, która jest tutaj ukryta, nałożyć ten bronzer w jakiś sposób, w miarę przyzwoity. Boże, on jest taki pomarańczowy. Nie, nie widzę tego tą gąbką. Dobra, może spróbuję... Latające pędzle. Może spróbuję tym pędzlem rozblendować trochę. Też tego nie widzę. No dobra. Nie wiem, czy widać to na kamerze, jaki to jest pomarańcz. No nie jest to najlepszy bronzer, zresztą ciężko się z nim pracuje. Bardzo plami. Robi duże plamy. Raczej nadaje się do bubli kosmetykowych niż jako bronzer. No ale cóż, mamy taki challenge. Walczymy. Walczymy, mamy dwie plamy na twarzy, więc jedziemy dalej. Spróbujmy troszkę przykryć drugą brodę. Tutaj wykonturować jakkolwiek. Wezmę mniejszy pędzelek i spróbuję trochę nim zrobić nos. Mam nadzieję, że ten puder trochę mi zmniejszy tą intensywność tego bronzera. Dlatego nie pudrowałam się na sam początek, tylko po bronzerze, bo wiem, co mnie czeka z tym bronzerem. Delikatnie próbuję wykonturować nos. No po prostu takie plamy robi, że widzę dwie pomarańczowe plamy na policzkach. Żeby trochę czoło ocieplić, ale też widzę od razu plamy, jak przykładam pędzel. No trudno, jest jak jest. Jest jak jest, nic nie poradzimy. Dobra, czyli bronzer już mamy za sobą. Przeczyszczę sobie czyścikiem trochę pędzle, bo będą mi potrzebne w dalszych krokach. Następnie może już się zapudrujemy. Od Wibo. Powinien być dobry ten puder. Jeszcze jest nieużywany, więc to pierwsze moje otwarcie. Otworzyłam razem z tym. Nie zapowiada się dobrze. Wysypię sobie trochę na wieczko, jak wyjdzie. Mam trochę pudru i spróbujemy troszkę. Jest on żółty, więc ten pomarańcz z żółtym, nie wiem, co nam da, ale widzę, że jest nawet spoko ten puder. Troszkę może przytuszuję to. Nie mamy korektora, więc nie przykryliśmy worków pod oczami. Zmatowimy czoło, nosek. Namacham się tym małym pędzelkiem. Dostałam większy, ale tym większym to jedynie mogę omieść resztką buzię. Dobra, kolejny krok mamy zaliczony. Teraz przejdźmy do... Chciałabym zrobić w końcu brwi, ale strasznie się boję. Naprawdę, strasznie się boję, ponieważ mam coś takiego do brwi i ma ono kolor... Strasznie to jest takim... z trzema takimi ząbkami i nim się strasznie ciężko maluje. I nie wiem, co mam zrobić, bo powinnam użyć każdego produktu, a później mam pomadę z zdewastowanym pędzelkiem, która jest przeze mnie już ostro wygrzebana. Tylko też używam czesadełka do tego i innych rzeczy, więc no... Nie wiem, może pierw spróbuję tym trochę. Na chwilę się zasłonię, bo muszę blisko to zrobić. Niestety to prawie w ogóle nie rysuję po ciele. Na ręce może lepiej. I jest rude na moich brwiach, więc... Nie wiem, czy to cokolwiek zmieniło, czy w kamerze to widać, ponieważ moje brwi zrobiły się bardziej rude. Nie wiem, czy tak to zostawiamy, ale może jeszcze trochę pokombinujemy z pomadą, bo trochę słabo tego koloru. Spróbuję delikatnie jej użyć i delikatnie nałożyć tym pędzelkiem, który jest wbudowany w tą pomadę. Spróbuję to zrobić naprawdę delikatnie. Postaram się. Nie mam czesadełka, co będzie o wiele trudne bez tego. No jak jest, tak jest. Nic więcej nie zrobię. Ta pomada niestety bez czesadełka nie daje sama rady. Tutaj nawet troszkę wyjechałam. Jak na razie widzę dwie plamy na policzkach i szaro-rude brwi, więc jest śmiesznie. Przejdźmy dalej. Gąbki też już nie będą chyba nam potrzebne. Może tą małą zostawię, tą dużą schowam. Pędzle jak najbardziej będą. Więc tak, użyjemy teraz różu, którego jeszcze nigdy nie używałam. Dostałam go jakiś dodatek. Jest to Volare Cosmetics. Róż do policzków. Jest napisane tylko, że kolor jest 2. Jest taki blado-różowy. No spróbujemy. O matko, jak się sypie, musicie to zobaczyć bliska. Jak nakładam go na pędzel, pod spodem ujawniają się białe kropki. Jakby jakiś proszek tam był pod spodem. Boję się trochę tego różu. Nie widać go wcale, ale jazda. No, użyłam dosyć sporo. Ten róż jest taki rozświetlający. Troszkę jak rozświetlacz. Będę wyglądać jak matrioszka. Ładne różowe policzki, jeszcze sanki podłożyć i będzie git. Dobrze, więc róż mamy. Jedziemy dalej. Zostały nam już tylko 5 produktów, więc nałożę teraz rozświetlacz. Nie było powiedziane, który mam nałożyć, więc mogę sobie wybrać. Że mam takie różowe, różane, rumiane policzki, to może nałożę różowy. Rozświetlacz unicorn nałożę. Ten, środkowy. Rozświetlacze się strasznie sypią. Uuu, to jest unicorn. Przebił mój róż. Troszkę na nosek, troszkę nad usta i się cała świecę. Nie wiem, czy widać to w kamerze, to odbicie. Dobrze, róż, fuj, rozświetlacz za nami, jeszcze uderzyłam. Nie wiem, czy jest cały. Dobra, teraz nałożę nawilżającą pomadkę, bo nie mam żadnej kolorowej szminki, nie dostałam. I zostały nam 3 produkty do oczu. Paletka, kredka i liner. Użyję kredki na linię wodną oka, więc poczekajcie chwilę, bo muszę to zrobić z bliska. Biała kredka nałożona na linię wodną oka, można tutaj zbliżenie poprosić na oczy. Biała kredka nałożona na linię wodną oka powoduje, że oko bardziej się otwiera. Nie, może spojrzeć do góry, w bok, czy widać ją tutaj na linii wodnej. Na pewno oko jest bardziej otwarte, bardziej jasne. Mamy paletę różnych cieni, ale przy tym makijażu mój rozświetlacz się tak rzuca w oczy i mój nosek się tak świeci, że postawię na delikatny makijaż neutralnymi kolorami. Nie mamy żadnej bazy pod cienie, więc też by było ciężko z tą paletą, więc postawię na kolory neutralne, takie jak tutaj na dole, beże i może jakiś rozświetlający na środek. Zacznę od neutralnego beżu na całą powiekę i pod łuk brwiowy. Nie wiem, jak on trzeba tą paletę tego. Najwyżej rzęsy mi odpadną. Mąż mi zapłaci za nowe. Po nałożeniu tego kolorku przejdę do ciemniejszego. Może spróbujemy tego tutaj, brązu. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Odłożę paletę, bo potrzebuję trochę. Które się sypią. muszę przyznać. I nie mam odpowiedniego pędzla do tego przede wszystkim. Wygląda to na ten moment tak. Spróbuję tym pędzlem nałożyć jeszcze ten brąz na dolną część oka. Delikatnie. A więc teraz wygląda to w ten sposób. I nawet nie jestem w stanie tego dobrze rozblendować tymi pędzlami. I teraz na środek powieki nałożę palcem jakiś taki rozświetlający kolor. Myślę, że będzie to ten brązik. Nałożę go palcem na środek powieki. Nie mogę sobie poradzić tutaj z tym wszystkim. Użyję wacika, wytrę w niego palec, żeby nie było. Żeby nie było, że nie użyłam. I myślę, że w taki sposób zostawimy ten makijaż, bo nie chciałam mocnego makijażu dzisiaj. I jeszcze został nam do użycia liner, więc muszę gdzieś go wcisnąć. Niestety mam takie mocne rzęsy, że... O, mam pomysł, co zrobię linerem. No i go trzeba wstrząsnąć. Taką kuleczkę w środku. Linerem zrobiłam taką małą gwiazdkę sobie przy oku. Słabo ją widać, bo gdyby był srebrny, to by było lepiej widać. Przy drugim też zrobię. Mi oczywiście wyszła większa niż tamta. Zrobiłam takie małe gwiazdeczki. Nie wyglądają one za dobrze, ale za dużo tu brązów i złota. A więc tak prezentuje się makijaż kosmetykami, które wybrał mój mąż. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie. Możecie napisać w komentarzu. Ja się bardzo starałam, żeby coś zrobić z tych kosmetyków. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was na kolejne i nie zapomnijcie o konkursie. Jeszcze napiszę w opisie zasady konkursu, jakby ktoś zapomniał. Zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału. Nagrody czekają. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!